Zastanówmy się nad innym przykładem dotyczącym stosunków. W tym przypadku zapytajmy o stosunek liczby jabłek do, zamiast stosunku liczby jabłek do liczby pomarańczy, zapytajmy o stosunek liczby jabłek do liczby wszystkich owoców. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i zastanowienia się nad tym samodzielnie. No dobrze, ile mamy jabłek? 2, 4, 6, 8. Mamy 8 jabłek. A ile mamy wszystkich owoców? Mamy 8 jabłek i 3, 6, 9, 12 pomarańczy. Czyli wszystkich owoców mamy 8 dodać 12, czyli mamy 20 owoców. Czyli stosunek, o który pytamy, to będzie 8 do 20. Ale jeżeli zależy nam na bardziej skróconej formie, to możemy obydwie te liczby podzielić przez 4. Czwórka jest największym wspólnym dzielnikiem obydwu tych liczb. Czyli ten stosunek to będzie to samo, co. 8 podzielone na 4 to 2, 20 podzielone na 4 to 5, czyli 2 do 5. Jaki to ma sens? Jeżeli podzielimy wszystkie owoce na 4 równe grupy: pierwsza grupa, druga grupa, trzecia grupa, czwarta grupa, 4 to największa liczba równych grup, na które możemy wszystkie nasze owoce podzielić, bez krojenia jabłek albo pomarańczy na kawałki. I widzimy, że w każdej grupie na każde dwa jabłka przypada 1, 2, 3, 4, 5 owoców. Na każde dwa jabłka mamy 5 owoców. I to jest dobry moment na zaprezentowanie innego sposobu przedstawiania stosunków. Możemy zapisać stosunek w postaci ułamka. Możemy taki stosunek 2 do 5 zapisać jako 2 do 5. Jako ułamek 2 piąte. Kiedy zapisujemy ułamek, dobrze jest wiedzieć, co która liczba oznacza. Taki zapis mówi nam jaki ułamek owoców stanowią jabłka. Możemy zatem powiedzieć, że dwie piąte liczby owoców to liczba jabłek. Albo ogólniej 2 piąte owoców to jabłka. No to powtórzmy. To jest inny sposób przedstawiania stosunku. Możemy powiedzieć, że stosunek jabłek do wszystkich owoców wynosi 2 do 5, zapisane w ten sposób. Albo przy użyciu słowa do zamiast dwukropka 2 do 5. Albo możemy powiedzieć, że to dwie piąte, i zapisać jako ułamek. Zresztą tak zapisany ułamek też można przeczytać dwa do pięciu. Sposób przeczytania takiego ułamka zależy w dużej mierze od kontekstu. W takim zdaniu jak to przeczytalibyśmy właśnie tak: dwie piąte owoców to jabłka.